I uwaga, konie ruszyły. Dobrze ruszył Wiedźmin, ale czy on będzie prowadził, zaraz się przekonamy. Na ostatniej pozycji galopuje Testaroza. Na prowadzenie wyszedł Hurricane 7. Hurricane 7, blisko niego galopuje Suena. Hurricane 7, Suena, w czołówce także Suo, jest tam Wiedźmin, jest tam także Enter Emizar. Na razie za stawką Testaroza. Przedostatni galopuje w tej chwili Young Boy. Z tyłu jest również także Lucky Peter, a prowadzi Hurricane 7. Do celownika jest około 1600 metrów. Hurricane 7, za nim Suena, dalej lekko Enter Emizar, blisko przy nim Suo, przy wewnętrznej Wiedźmin. Tam jest także w czołówce Predator gęsto. Nie ma tam wielkich odstępów między końmi. Stawka galopuje zgrupowana. Nadal pierwszy Hurricane 7, blisko niego Suena, która idzie w mocnym posyle, i pozostałe konie zbliżają się do pół zakrętu. Tempo na razie umiarkowane. Hurricane 7 na pierwszej pozycji. Blisko niego jest tam Suena ciągle, ale do przodu przeszedł już Suo. Do przodu przeszedł już Suo, także Predator dużym kołem. Przy kanacie wiele zyskał Enter Emizar. I walka. Suo teraz atakuje Hurricane 7. Wiedźmin nie miał przejścia. Został wyprowadzony do środka stawki. I rozpoczyna się powtórny finisz. Tam także doskonale Lucky Peter środkiem. Kilka koni jest w walce. Wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Wiedźmin dobrze tutaj środkiem toru. Wiedźmin i Lucky Peter. Na razie te dwa konie. Jeszcze 100 metrów do słupa. Wiedźmin, Lucky Peter, ale tutaj doskonale polem finiszuje Young Boy. I za chwilę celownik Young Boy, Lucky Peter, Wiedźmin, zielona herbatka. Taka jest chyba kolejność.